Biblioteka PWSZ wypełniona po brzegi. Wszystko za sprawą promocji albumu poświęconego twórczości Andrzeja Strumiły. Summa, czyli nowa, niezwykle ciekawa publikacja podsumowująca dorobek artystyczny profesora, zawiera ponad 750 ilustracji. W ciągu pół roku Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych nad Czarną Hańczą w Suwałkach zebrało najważniejsze graficzne prace Strumiły i wydało je w formie albumu. Nie była to łatwa praca, powiedział Henryk Kudela, przewodniczący stowarzyszenia. Bardzo ciężkiej i powiedziałbym bardzo odpowiedzialnej pracy, gdyż od samego początku zdawaliśmy sobie sprawę z wielkości tego dzieła i jednocześnie z wielkości człowieka, o którym to dzieło powstaje. Dodatkowo, jak zapewne wcześniej wspomniałem, miał wpływ list pana prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, który też niejako tym większe zobowiązania na nas nałożył, żeby to było ekstra zrobione. Profesor Strumiło jest najbardziej znanym artystą w regionie. Wiele lat temu osiedlił się w Maćkowej Rudzie. Jest malarzem, rzeźbiarzem, tworzy ilustracje do książek i pisze wiersze. Całe życie pracowałem w biegu i nie miałem czasu archiwizować swojej pracy, dlatego cieszę się, że ludzie mi pomogli stworzyć to dzieło, mówił profesor. Ja pracowałem całe życie w biegu, galopem, galopem, galopem. Nie miałem czasu na to, żeby być jakimś własnym biurem, własnym archiwum. Pomogli mi różni ludzie w końcu zgromadzić to i zrobić i dokonać. Jestem bardzo wdzięczny. To jest część, ale są to tak zwane podstawowe dziedziny mojej działalności. Jest to rodzaj takiego katalogu działań. To nie jest katalog dokonań, tylko katalog rodzaju moich różnych pasji i prac, które w życiu wykonywałem. Podsumowanie twórczości Strumiły powstało dzięki wsparciu sponsorów, m.in. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Urzędu Miasta Suwałki, Zakładów oraz Przedsiębiorstw Suwałk. Cieszę się, że miasto mogło dołożyć się do wydania albumu, zaznaczał Czesław Rękiewicz, prezydent Suwałk. Cieszę się bardzo, że miasto Suwałki chociaż w jakimś tam części mogło sfinansować to, oprócz Urzędu Marszałkowskiego, pana marszałka, plus sponsorzy. To wszystko dało możliwość pokazania bogatego, jakże pięknego dorobku pana profesora po to, żeby udokumentować jego pracę.